Rings of Power, pierścienie władzy, odcinek 6. Czy ta koszulka i ta grafika to jest podpowiedź? Jaka jest moja ocena tego odcinka? Ci, którzy nie widzą dokładnie, albo po prostu mnie nie widzą, bo mnie słuchają. Mamy tutaj drużynę pierścienia, czyli największą drużynę badassową Śródziemia, ale w wersji Monty Pythonowskiej, czyli Stowarzyszenia Głupich Kroków. No to jak to jest? To jest moja ocena tego odcinka? Zapraszam serdecznie. Okej, to na początek pewne wyjaśnienie. W tym odcinku będą spoilery, ale na początek, niejako w pierwszej części, ograniczę się do absolutnie minimalnych spoilerów. Być może w ogóle uda mi się ich uniknąć, bo chcę ogólnie omówić ten odcinek. Jednakże, ponieważ potem chcę odnieść się do konkretnych scen i konkretnych sytuacji, które miały miejsce, były nam przedstawione w tym odcinku, w odcinku szóstym, no to potem będę musiał siłą rzeczy do spoilerów nawiązać, czy też nie będę mógł ich uniknąć. Zatem jesteście ostrzeżeni, ja oczywiście zanim przejdziemy do tej części spoilerowej, jeszcze będę krzyczał, machał rękoma, no i też słownie dam wam znać, że oto zbliżamy się do niebezpiecznego regionu tego odcinka, mojego materiału tym razem, zatem możemy ruszać. Okej, no to na początek te uwagi ogólne. Po raz pierwszy w końcu mamy do czynienia z koncentracją twórców na jednym konkretnym wątku, a właściwie na dwóch, bowiem łączymy tu wątek krain południowych, czyli de facto Mordoru, z wątkiem Numenoru, czyli Galadrieli i Halbranda. Okej, i to wydaje się w końcu dobrym pomysłem. Wydaje się, ponieważ to jest odcinek szósty, a tutaj trudno mi określić, ile w sumie jest odcinków w tym serialu, bo w jednych źródeł słyszę, że odcinków ma być 10, w innych źródłach czytam, że odcinków ma być 8, więc trochę już zgłupiałem, więc nie wiem, jak daleko jesteśmy od końca, ale generalnie pomysł na to, by jednak, załóżmy, pod koniec odcinka łączyć te wszystkie wątki, by się gdzieś tam spotkały i zbiegły, to jest założenie moim zdaniem słuszne. Inna sprawa, że połączenie tych dwóch konkretnych wątków daje nam mocny dowód na to, jak bardzo nieposkładany jest ten serial, jak bardzo przypomina on aż w sposób rażący ostatni i przedostatni sezon Gry o Tron, kiedy to mapa nie miała żadnego znaczenia, odległości nie miały żadnego znaczenia i czas absolutnie nie miał żadnego znaczenia. Jeśli bowiem od pierwszego odcinka przeanalizujemy sobie ten wątek krain południowych Mordoru, czyli wątek Arondira, Brudwyny, Tia i od niedawna Adara, no to w tym wątku mógł minąć może tydzień? Zastanówcie się, mamy spotkanie pokazane nam w wiosce Arondira i Brudwyny, oni sobie rozmawiają, potem znajdujemy tego orka, po czym idziemy na rekonesans, o którym wiemy, że idziemy do wioski, która jest mniej więcej dzień drogi, potem Arondir zostaje złapany, cały czas mówię oczywiście o wydarzeniach z poprzednich odcinków, no ale Brudwyna ucieka i ona też ma dzień drogi do swojej wioski, tam odnajduje tego orka, przekonuje wszystkich, żeby uciekli, dosyć szybko do nich dołącza Arondir, więc to jest tydzień? No mocno naciągane dwa tygodnie. W tym czasie, w innych wątkach, zauważcie, Galadriela zdążyła być wysłana do Valinoru, potem wpław przepłynąć tysiące mil, no troszkę razem z Halbrandem na tratwie, potem przekonać Numenoryjczyków, to też trwało pewnie z tydzień, dwa tygodnie, po czym, ponieważ te wątki, tak jak wam powiedziałem, w końcu się złączą, dopłynąć do Śródziemia. Jeszcze bardziej dziwne, jeśli spojrzymy na wątek Elronda i Durina, ponieważ Elrond zdążył kilka razy podróżować pomiędzy regionem a Morią, zdążyli też jeszcze pojechać do królestwa Gil-galada i te w ogóle te czasy, a co właśnie, Celebrimbor przecież zbudował już połowę kuźni, widzicie wyraźnie jak wysoko już się wznosi, więc to są miesiące czasu, a tutaj mieliśmy tydzień, no naciągane dwa tygodnie. Można by teoretycznie bronić tego, twierdząc, że te wątki nie dzieją się w tym samym okresie czasowym, w tym samym momencie czasowym, tak? Że tak naprawdę to ten wątek krain południowych, czyli Arondira, to jest końcówka tych pozostałych innych wątków, tylko tutaj nam źle to przedstawiono, ale tak jest. Niestety, ta sytuacja się nie broni, ponieważ wszystkie wątki w pierwszym odcinku miały wspólny start. Otóż moment, w którym Gil-galad określa, że on decyduje, że nie ma już zła i elfy mogą powrócić ze swoich odległych placówek do królestwa pod władanie Gil-galada.
I to jest wspólny moment tych wszystkich wydarzeń. To jest moment, w którym Galadriel startuje na zachód, czyli do Valinoru, i to jest ten moment, w którym Arondir i jego dowódca na południu otrzymuje tą informację. Więc to nie jest tak, że to są różne okresy czasowe. Dokładnie tyle samo czasu mieli i Elrond z Durinem na wszystkie swoje przygody i wydarzenia. Dokładnie tyle samo czasu miała Galadriela i dokładnie tyle samo czasu ma Arondir i wszyscy ludzie na południu. Dokładnie ta sama ilość czasowa, co się absolutnie kupy nie trzyma. Teleportacja tam idzie pełną gębą non-stop. Odcinek też nam udowadnia, że nie istnieją w tym serialu również pory dnia, ponieważ mamy tutaj przepiękną scenę, w której to wydarzenia dzieją się w karczmie. Jest absolutnie środek nocy, absolutnie. Po czym jeden z bohaterów odwraca się z powodu tego, co się dzieje poza tym budynkiem, wychodzi przez ten budynek i mamy dzień. Dosłownie. Nie ma ani chwili, minuty nawet różnicy pomiędzy sytuacją, która dzieje się w środku, a sytuacją, kiedy on wychodzi na zewnątrz. A mamy już dzień. Brawo twórcy. Doskonałe tylko dlatego, żeby nam to pasowało i żebyś pasowało do tego, co przedstawiałem i żebyśmy mieli piękną, dzienną scenę. Czego? No tego wam nie powiem. O tym porozmawiamy w wersji spoilerowej. No i oczywiście w ramach tego podsumowania po raz kolejny mamy dowód, że jak twórcy chcą, to orki Słońca się boją i Słońce bardzo je rani i w ogóle nie są w stanie funkcjonować na Słońcu. Ale jak twórcy chcą, to nie ma z tym najmniejszego problemu i orki mogą swobodnie biegać sobie po tym Słońcu, oczywiście przykryci jakimiś tam szmatami, ale generalnie spoko. W tym odcinku, okazuje się też, że być może nasze, jako odbiorców, teorie i podśmiechujki z tego, że orki ryły całą tą krainę w poszukiwaniu ułamka miecza, być może nie do końca były trafne. Bowiem tutaj teoretycznie sugeruje się nam, że to wszystko był jeden wielki plan. Nie jest to powiedziane. Wydarzenia tutaj, które pominę, albo przypadkiem skorzystały z tych wszystkich ryjowisk, kretowisk i tych tuneli orkowskich, albo rzeczywiście był to wielki plan złego, który dokładnie tak jak trzeba je rozplanował, zbudował rękami orków i wykorzystał. Interpretację zostawiam wam, czy to był plan, czy nie. Ale jeśli to był plan, to przynajmniej te wykopki orkowskie, choć dalej debilne w tym znaczeniu, że oni musieli kopać te setki mil torów i tuneli, kiedy jeszcze elfy były w krainie południowej. Elfy, zwiadowcy, którzy mieli pilnować tej krainy, nie zauważyli tego, ale tu jest odniesienie i uwagi do pierwszego odcinka, tak naprawdę pierwszego, drugiego, więc już nie wracajmy. No ale można założyć, że to nie było aż tak głupie i debilne, że wszystko było robione w poszukiwaniu tego ułamka miecza. Okazuje się, że niekoniecznie, ale trudno to zweryfikować. Interpretacja, tak jak powiedziałem, zostawiam wam. Generalnie podsumowując, wydaje mi się, że wbrew pozorom i wbrew temu wszystkiemu, do czego będę się czepiał w wersji spoilerowej, jest to chyba najlepszy odcinek tego serialu. On absolutnie póki co nie zmienił mojej opinii o tym dziele producentów Amazon Prime'a, ale wydaje mi się, że fakt, że połączono te dwa wątki i w ogóle zrezygnowano z opowieści z powrotu do tych kolejnych wątków, czyli do wątków Harfootów oraz Elronda i Durina, ich tutaj w ogóle w tym odcinku nie ma, a te pozostałe dwa wątki, które powiedziałem, zostały połączone, generalnie wyszło chyba na plus. Tak mi się zdaje. Mamy tutaj też dużo scen akcji. W końcu jest akcja w tym serialu. Nie to, żebym szczególnie jej oczekiwał. No ale jest. Tempo rusza z kopyta i tak jak mówiłem, nawet teleportacyjnie, byleby ty siłą twórczą scenarzystów bez jakiejkolwiek logiki w końcu te wątki tutaj ze sobą w miejscu, w czasie połączyć. No ale muszę przyznać, generalnie wychodzi to na plus temu, w jaki sposób odbieramy całą historię. Jest dynamicznie, jest fajnie, wiele scen nie ma sensu, o czym zaraz będę opowiadał, ale rzeczywiście cała akcja nabiera tempa i dla tych, którzy chłoną emocjami ten serial, którzy nie przywiązują uwagi zarówno do tego, co Tolkien tworzył, nie tworzył, jak bardzo nielogiczne jest to od strony świata tolkienowskiego, jak nielogiczne, jeśli chodzi o w ogóle logikę świata jakiegokolwiek, czy działań ludzi w znaczeniu wszystkich postaci, no to dla tych, którzy chłoną to tylko emocjami, fajna scena, ale fajnie pokazała, ale fajnie to się walczyli, ale jej powiedział, ale fajna scena, taka emocjonalna. Jeśli tak odbieramy ten serial, to myślę, że to będzie odcinek też najlepszy dla tych wszystkich, którzy wciąż pozostają wiernymi fanami tego serialu. Tak prawdopodobnie będzie i wiele osób będzie tym odcinkiem, spośród tych, którym się ten serial podoba, będą tym odcinkiem zachwyceni. Ja też, tak jak mówię, uważam, że jest to najlepszy odcinek, nie
z powodu tego, co się dzieje od strony fabularnej, ale generalnie, że zamieliśmy opowieść do tego jednego odcinka i że jest większe tempo. To jest na plus, zdecydowanie. No a teraz przejdziemy już do tej części ze spoilerami. Tak jak powiedziałem, będę starał się wszystkiego Wam nie omówić i nie będę mówił o poszczególnej scenie, bo ten film mój miałby naprawdę dużo, dużo czasu, no ale niektóre rzeczy Wam wypunktuję, opowiem o nich, więc jeśli chcecie z czystą głową obejrzeć ten odcinek, no to teraz dziękuję Wam bardzo za odsłuchanie lub oglądanie i zapraszam na dalszą część mojego materiału po tym, jak zobaczycie sobie odcinek. Ci, którym albo spoilery nie przeszkadzają, albo nie mają zamiaru w ogóle tego serialu oglądać i oglądają mój materiał po prostu dla fanu czy z ciekawości, no to uwaga, teraz będą spoilery. No to jedziemy. Okazuje się, że orki, które to jak wiemy w ciągu dnia mają problemy z wychodzeniem na słońce, w nocy muszą używać pochodni. Tak, te orki to normalnie ślepe krety. Jak przypomniało mi się, przepraszam, że się śmieję, ale przypomniało mi się tekst, który usłyszałem na kanale Czerw Fantastyczny. Serdecznie pozdrawiam, bardzo dobry kanał, polecam, choć nie powinienem, wiecie, konkurencja i tak dalej, chociaż mój kanał to w ogóle odstaje eony czasowe i odległościowe, jeśli chodzi o jakość od Czerwia Fantastycznego, ale tam padło bardzo fajne określenie, że orki to są krety bojowe i tutaj mi się właśnie przypomniała a propos widocznie ewidentnych problemów ze wzrokiem, jeśli chodzi o orki, bo one nawet w nocy muszą używać pochodni, tak? Dostajemy tu wielki tłum, całą armię orków, które atakują tą osadę, to właściwie tą wieżę, gdzie kryją się ludzie i muszą używać pochodni. Debilizm oczywiście orki w ciemnościach widziały bardzo dobrze. No ale okej, ten świat właściwie nie jest światem telekonowskim, może te orki równie słabo widzą w dzień, jak i w nocy. Okej. Następuje potem scena, której nie ma walki, jak się okazuje, i pomysł na to, co ludzie zrobili, generalnie jest fajny. To jest fajny pomysł, to jest fajnie zrealizowane. Tam oczywiście w tej scenie to jest już scena akcji, tak? Jedna z wielu scen akcji w tym momencie. I Aaron Deary tutaj jest tą głównym bohaterem tej sceny akcji. I to jest fajny pomysł generalnie. Zaskoczyli mnie tym, że nie mamy tutaj typowego oblężenia walki z bohaterstwem, ze śmiercią oczywiście niewinnych osób, która ma podkręcić nam atmosferę. Tylko, że twórcy, scenarzyści, oczywiście rękoma czy głowami postaci, wpadli na ciekawy pomysł. Jest to fajnie zrysowany, fajny pomysł. Tak jak mówię, realizacyjnie można się przyczepić do tego, że czy to walka, czy to rozmowa, Aaron Deary ma wciąż tą samą cierpiętniczą twarz. Praktycznie mimika twarzy się tego bohatera kompletnie nie zmienia. Załóżmy, że reżyserka, bo chyba teraz reżyserka odpowiada za większość odcinków kolejnych poza pierwszymi. Tak mi się wydaje, jeśli nie, to poprawcie mnie w komentarzach. No w każdym razie zakładam, że to twórcy każą aktorowi w ten sposób grać. No w każdym razie Aaron Deary wciąż ma tą samą mimikę, tak samo jego twarz, żadnych odczuć, a właściwie ciągle tą samą emocję wyraża. No ale okej, sama scena jest fajna. Po czym przenosimy się do drugiej niejako części konfliktu o krainy południowe. Skala tak jest zachwiana, ale oczywiście można tego bronić, że teoretycznie mamy tutaj walkę o krainy południowe. De facto jest to dosyć spora zgraja orków pod przewództwem przewodnictwem elfa, który przyszedł na ciemną stronę mocy, tak to nazwijmy. No a z drugiej strony mamy tak naprawdę zbieranie ludzi z kilku zaledwie wiosek, więc całe te krainy południowe sprowadzają się do kilku blisko sąsiadujących ze sobą wiosek. Oczywiście można by jakoś to bronić, że to jest tylko wycinek, no ale naprawdę ta skala tego, o czym teoretycznie twórcy nam mówią, że to są walka o krainy południowe i tak dalej, a w rzeczywistości jest to kilka wiosek, to zgrzyta. To absolutnie zgrzyta. No ale dobra, powiedzmy, że się czepią. Potem następuje walka w wiosce, do której mamy no kolejną część. No staram się tych spoilerów unikać, ale nasi ludzie, którzy tak sprytnie pod przewodnictwem Aaron Deary'a wymyślili plan na to, jak zaskoczyć orki w tej wieży. Drugą część starcia zbrojnego, nazwijmy to, czy też konfliktu zbrojnego, wymyślili naprawdę kompletnie od czapy i debilnie, ponieważ postanowili walczyć z orkami w nocy. Pierwsza klasa, brawo, ekstra. Orki są niezłymi zwiadowcami, doskonale musieli się zorientować, co szykują tym razem, skoro już po pierwszym razem się nie zorientowali, co na nich czeka w wieży. No ale tutaj doskonale na pewno wyśledzili grupę ludzi, dokąd się udali i co przyszykowali na nich. No ale nawet jeśli ludzie też mogli postarać się, skoro taką mamy, to jest sprytną strategię, albo uciekać dalej, albo zaatakować orki w dzień, kiedy nam cały czas serial mówi, że są o wiele słabsze, niemalże bezbronne. Nie, poczekamy, aż przyjdą do nas w nocy i wtedy podejmiemy tą główną bitwę z orkami. Brawo, super pomysł, potem jak pochwaliłem was,
za scenę wieży, tak tutaj znowu twórcy pokazują, że kompletnie nie umieją strategię, taktykę i przemyślenie logiczności starć. Dotyczy ta uwaga oczywiście nie tylko twórców Rings of Power, w wielu innych serialach, nie tylko fantasy, ale takich fabulizowanych, gdzie jest jakaś strategia, jakaś walka, jakieś starcia zbrojne, mniejsze lub większe, logika płacze i żąda litości. Tutaj się to jednak, ten argument, nie umniejsza problemów, które stworzyli te twórcy. To nie jest tak, że skoro inni popełniają błędy, to wy możecie, jesteście z tego rozgrzeszeni. No nie, dalej bije to po oczach, że jest to nielogiczne. Dostajemy też tutaj dużo scen w tym odcinku, które bezpośrednio pochodzą z materiałów promocyjnych. Sami się złapiecie, jeśli oglądaliście je, a dużo ich było, że tutaj jest dużo tych scenek, tych kadrów, które mieliśmy w materiałach promocyjnych. Mamy też tą scenę wielkiej szarży, no wielkiej, szybkiej podróży armii Numenoru na koniach, oczywiście pod przewodnictwem Galadrieli. No i znów pada tutaj wielkie pytanie, które zadałem też podsumowując poprzedni odcinek, gdzie do jasnej cholery chowali się ci rycerze na tych trzech marnych statkach? Okej, dobra, niech będzie. Ostatecznie wątek Numenoru dojedzie na konikach do wątku południowego i oczywiście w najbardziej krytycznym momencie odsiecz przybędzie, kiedy już wszystko upada i wszyscy mają zginąć. A propos ginięcia, jest to taki moment, kiedy miałem nadzieję, że jedna czy dwie postacie, które generalnie po podsumowaniu kolejnych odcinków denerwują mnie i gdyby coś im się stało, bardzo bym się z tego cieszył. No niestety, kurczę, niestety, nie udało się, wciąż żyją. No ale ten wątek numeru dojeżdża, kiedy trzeba i dochodzi do walki w wiosce. Tutaj znowu nie jestem ekspertem militarnym, ale na tyle dalej się znam, czytając książki, obserwując i starając się używać swojego rozumu, muszę wam powiedzieć, że pomysł na to, żeby kawaleria szarżowała w głąb zabudowań wiosek jest tak samo doskonałym strategicznie pomysłem, jak pomysł wjechania czołgów do miasta bez osłony piechoty, czyli debilny. Ale oczywiście, ponieważ tutaj logika nie ma takiego dużego znaczenia, ważne są sceny walki, no to muszę wam powiedzieć, że znowu te sceny walki w wiosce z udziałem rycerzy Numenoru ubranych w kartonowe zbroje, im dłużej patrzę na te zbroje, zarówno Galadrieli, jak i tych rycerzy Numenoru, Elendila, Isildura i tak dalej, to po prostu krwawe łzy z moich oczu płyną. Po prostu nie jestem w stanie dłużej patrzeć na ekran, kiedy są prezentowane te zbroje. Ktoś fajnie wstawił w internecie porównywanie zbroi, jak zostało wykonane, jak rzetelnie, jak wiarygodnie zostały wykonane zbroje, które nosili bohaterowie u Jacksona, u Petera Jacksona w trylogii, nie odnoszę się do Hobbita, a jak to wygląda tutaj, no naprawdę nie widać tych milionów dolarów, jeśli chodzi o te efekty takie rzeczywiste, tak, w tym przypadku. I muszę też powiedzieć właśnie odnosząc do efektów, że kilka razy zgrzytnęło mi też, jeśli chodzi o CGI w tym odcinku, naprawdę, czym się bardzo zdziwiłem, naprawdę. Tutaj nie mówimy o landscape'ach, o dalekich kadrach. Tutaj zresztą dużo ich nie ma, nie licząc tej podróży właśnie rycerzy Numenoru z odsieczą. To dużo tych kadrów nie ma, ale w tych bliższych zbliżeniach, kiedy ewidentnie użyto CGI, to mi zazgrzytało i aż się zdziwiłem, bo niewiele jest rzeczy, które chwalę w tym serialu, ale akurat CGI było na najwyższym poziomie, a tutaj naprawdę miałem taki, jakby wiecie, ktoś styropianem po moich zębach przejechał, tak się przez chwilę poczułem. Generalnie podsumowując starcie, które jest jakby też głównym właśnie centrum wydarzeń w tym odcinku, ono wygląda fajnie. Tutaj na szczęście aż tak bardzo nie zgrzyta choreografia scen walki, choć oczywiście dostajemy te głupoty, które widzieliśmy w trailerach, czy przepraszam, w zapowiedziach, jak ta szarża z łańcuchem rozciągniętym, która powala orki nie wiadomo czemu, no ale nawet jeśli, kurczę, nikt nie wpadłby na to, by dwóch konnych rozciągnął łańcuch i szarżą jechało w wiosce, gdzie ten łańcuch może się mnóstwo rzeczy zaczepić, a oni nie mają żadnej kontroli na tym, czy którą stronę pojedzie lewy, prawy z tych dwóch jeźdźców, które ten łańcuch mają, mogli równie dobrze ten łańcuch zahaczyć jakąś studnię, się wyglebić i zabić na pędzących koniach. Okej, dobra. Ostatecznie starcie wiadomo jak się skończy. No wiadomo jak się skończy. Ale potem ścigamy jeszcze Adara. No i doganiamy tego Adara. I wygląda na to, że teorie, czy też może wypowiedzi nawet twórców, bo to jeszcze nie jest rozstrzygnięte, co do tego, że Adar jest bratem Galadrieli, bo takie rzeczy słyszałem, tylko nie wiem, czy to były teorie fanowskie, czy też któryś z twórców to po prostu stwierdził, że tak jest. Na razie na to nie wygląda, ponieważ Galadriela z złapanym Adarem rozmawia i ewidentnie go nie poznaje. No ale może, to bo tak jak mówię, może to była tylko teoria, która teraz okazało się, była nieprawdziwa, a może coś jeszcze twórcy przed nami ukrywają.
Śmieszne znowu są niesamowicie sceny z Galadrielą, szczególnie wtedy, kiedy przekonuje Halbranda do tego, by nie kierował się swoją gniewem wobec Adara. Ewidentnie Halbrand Adara zna i chce się na nim zemścić za krzywdy, których doznał z jego ręki, czy w wyniku jego decyzji. I Galadriela, tak Galadriela, która w głowie ma tylko zemstę, tłumaczy Halbrandowi, że zemsta nie ma sensu. To jest tak niewiarygodne, że aż brak mi słów. Oczywiście chwilę później, scenę później, sama Galadriela będzie chciała zabić tego Adara. To jest oczywiście zgodne z jej charakterem. W ogóle scena, w której Galadriela rozmawia z Adarem i straszy go, grozi go jeńcowi, który jest bezbronny wobec niej, grozi torturami jemu i orkom. Po prostu mistrzostwo świata, jak bardzo ta scena oddaje charakter Galadrieli, którą znamy z książek czy z filmów Petera Jacksona. No, kropka w kropkę ta sama Galadriela. Szlachetna, dumna elfka. Absolutnie. Brawo. Scena, podsumowując ją właśnie, między Adarem a Galadrielą naprawdę jest creepy, tak niepasująca i nie tylko na poziomie wiedzy tego, kim była Galadriela u Tolkiena, ale generalnie na poziomie tego serialu też nie bardzo. Dalej nie przekonuje mnie też wciskany nam niemal w twarz pomysł na to, że Adar jest rzeczywiście ojcem tych orków. Cały czas mówi, że to są jego dzieci i trudno mi powiedzieć, czy to jest tylko przenośnia, czy nie mówię o tym, że jakby zrodził ich, bo to akurat nie wierzę, że zrodził ich, wiecie, na poziomie fizycznym, ale może stworzył magią, jakimiś czarnymi rytuałami, może o tym mówię, ale dalej, kuźwa, orki nie były stworzone przez jakiegoś podrzędnego, jak się okazuje, złego elfa. To, że niektóre elfy w wyniku tortur przeszły na stronę zła, o tym wiemy. Morgoth wielu elfów generalnie przekonwertował na swoją stronę, nie dlatego, że spodobało się tym elfom to, co Morgoth chciał zrobić ze światem, a raczej w wyniku tortur i złamania ich umysłów. Więc to, że generalnie występuje taki elf, nie jest niczym złym i generalnie postać Adara jest ciekawa. No i nie wszystkie tajemnice jego żeśmy się dowiedzieli w tym odcinku. Ale fakt, że on niby odpowiada za stworzenie tej grupy przynajmniej orków, choć tak naprawdę wygląda, że nam się sugeruje, Adar tak twierdzi, tak ja rozumiem jego wypowiedzi, że on nam tu sugeruje, że on jest odpowiedzialny za stworzenie wszystkich orków. To już w ogóle kupy się totalnie nie trzyma, tak jakby orków wcześniej w Śródziemiu w ogóle nie było, dopiero on je tutaj stworzył. Może to megalomania Adara? Może po prostu twórcy nie potrafią nam wyjaśnić tego, co chcą nam przekazać, powiedzieć, a może to ja się już doszukuję zbyt dużego sensu w tym wszystkim? Ocencie sami, jak będziecie to oglądać. Tutaj też w tym odcinku dostajemy znowu kuriozalną rozmowę między Isildurem a Elendilem. Elendil bowiem tłumaczy swojemu synowi, który ile ma tak na oko? 20 kilka lat? Sami ocencie. Tłumaczy mu rzeczy, o których pewnie 1000 razy już mówił. 1000 razy z nim na ten temat rozmawiał i tej umiejętności, w tym przypadku kontaktu ze swoim zwierzęciem, z koniem, z towarzyszem broni, przyjacielem największym, jak tłumaczy Elendil, on mu tłumaczy rzeczy, o których pewnie już 1000 razy rozmawiali, więc wiadomo, nie tłumaczy Isildurowi tak naprawdę, tłumaczy nam, widzom, co jest tak głupie i tak nierzeczywiste. Tej rozmowy nigdy w rzeczywistości by nie było, absolutnie, bo Isildur to wszystko by wiedział. Ojciec 1000 razy bym to wszystko opowiedział i nauczył go już dziesiątki lat wcześniej. Nie, dostajemy tą scenę, która też zbyt dużo nie wnosi, chyba że ma jakoś tam pokazać, że stosunki między Isildurem a Elendilem się nieco poprawiły po tej ich tutaj wspólnej podróży, wyprawie. No i na końcu mamy finał. Finał zaskakujący, choć też założenia tego finału są znowu debilne, ponieważ cały trik i całe zaskoczenie wynika z tego, że nasi bohaterowie oczywiście starali się, by Adar i generalnie, żeby ten ułamek miecza, który jest niebezpieczny, jest zły i tak dalej, nie wpadł w niepowołane ręce. No i odzyskujemy ten ułamek miecza, który w tym odcinku na moment wpada w ręce Adara, okej? Okay. No ale na sam koniec jest twist fabularny i okazuje się, że wcale żeśmy tego ułamka nie odzyskali. Serio? To byłaby pierwsza rzecz, którą by ktokolwiek sprawdził, czy naprawdę odzyskaliśmy ten ułamek. Tymczasem okazuje się, że nie. Okazuje się też, że zwykły karczmarz, którego poznaliśmy od pierwszego odcinka, który był trochę opryskliwy i tak dalej, który przeszedł na stronę zła, bo okazuje się, że od 10 lat, chyba z dziada, pradziada, zawsze bardziej był wierny Sauronowi czy jego sługom. No więc, że ten człowiek to jest w ogóle wiedza tajemna level 100.
Nie wiadomo zatem, dlaczego w ogóle nie użył tej swojej wiedzy wcześniej, tylko czekał na tą okazję teraz. No można zakładać, że o ile to jest ta sama wieża, wracamy do wieży, w której mieszkały cały czas elfy i teraz to jest ta sama wieża, w której bronili się ludzie, a teraz jest to sama, ta sama wieża, w której nasz karczmarz, barżysta, kto woli, wykona ten rytuał, no my staram się tutaj aż wszystkiego wam nie powiedzieć, no to jakoś by się broniło, tak? Ale generalnie fakt, że nagle ten kluczowy przedmiot znajduje się w zupełnym miejscu, kompletnie kupy się nie trzyma, no i następuje stworzenie całej krainy, tytułowej krainy, ponieważ tytuł tego filmu, tego odcinka to bodajże Udun, dobrze mi się wydaje, poczekajcie sekundkę, sprawdziłem, tak, Udun, czyli najważniejsza Dolina Mordoru, tak jest tytuł tego odcinka i mamy tutaj unaocznione tworzenie tej doliny i wszystko to wygląda na wielki, mroczny plan tego złego, żeby tą dolinę stworzyć. Wydaje mi się, że ten pomysł tworzenia tak ad hoc, w wyniku działań fabularnych, a nie po prostu naturalnych czynników, wulkanów, ruchów tektonicznych i tak dalej. Być może Tolkien tak opisał tę scenę, że ona tak nagle się ta dolina pojawiła, ale generalnie ewidentnie ten pomysł służy tylko jednemu, by pokazać nasze CGI, pokazać jak pięknie i z jakim potencjałem, z jakim rozmachem kręcimy ten serial, żeby były widoczki i żeby było wow. I ta scena rzeczywiście od strony wizualnej jest wow. I oczywiście na sam koniec otrzymujemy 3000-letnią Galadrielę, którą jak i wiemy, jak nam podkreślała od pierwszego odcinka, nikt nie widział tyle co ona widziała. Ta sama Galadriela, oglądając tą wielką, katastroficzną scenę, stoi wryta jak słup soli i zrobić nic ze swoim ciałem nie może, bo ponieważ widziała już wszystko, to jest szokowana i tego nigdy nie widziała. Inni ludzie reagują normalnie, paniką, strachem, uciekają, coś tam. Ona jest szokowana. To tak doskonale pasuje nie tyle do Galadrieli, którą znamy, ale do tej postaci przecież pasuje idealnie. To tyle, jeśli chodzi o moje pastwienie się nad tym odcinkiem. Na pewno sami znajdziecie więcej głupot i głupotek, bo ja wiem o większej ilości, która była w tym odcinku, a których już z braku też czasu i niepotrzebnego multiplikowania, po prostu opisywania tego, jak źle od strony fabularnej to jest zrobione. No nie będę tutaj tego wszystkiego przytaczał. Ale powiedziawszy to wszystko, powrócę do mojej opinii z części przedspoilerowej. To wbrew pozorom ostatecznie, biorąc skalę tego serialu, jest najlepszy odcinek. Gdyby wyłączyć logikę i myślenie, wiadomo od początku, że wyłączamy jakikolwiek kontekst i powiązania z Tolkienem, ale dodatkowo wyłączamy logikę, sens i zastanawianie się, czy to, co widzimy na ekranie, w jakikolwiek rozumowy sposób da się wyjaśnić, jeśli to wszystko wyłączymy, no to to wygląda, o, fajnie, nieźle, okej, super. To, co robi Galadriela i Halbrand na koniach, to są fajne sceny. Fajna woltyżerka, jeśli dobrze pamiętam, tak się nazywa, tak? Czyli te akrobatyka na koniach. Choć to też wielkiego sensu nie ma, bo jest tam scena, kiedy Galadriela właśnie robi tą woltyżerkę na koniu, jednocześnie wykonując cios, który bodajże rozpłata orka na pół. Przy tym układzie mięśni, jak ona wygląda, jak teraz ona by żadnego ruchu tym mieczem nie mogła zrobić, a tutaj jest wielki chlast. Ale to, że robił to kiedyś u Jacksona Legolas, też równie nierealne rzeczy, nie jest żadnym usprawiedliwieniem, przypominam. Bo wiele osób broni scen batalistycznych z Galadrielą i Zarondilem. O, u Jacksona też tak było. No ale właśnie głównie Jacksona, rzeczy, które Jacksonowi zarzucano, to właśnie sceny z Legolasem, zarówno we Władcy, jak i potem w Hobbicie. To z tych scen nawet najwięksi fani tych filmów, tych trylogii się wyśmiewali. Więc to nie jest żaden argument za tym, że Galadriela czy Arondir mogą to samo. Nie, nie mogą. To dalej wygląda głupio. Okej, bo przeciągam. Odcinek i tak jest bardzo długi, nie wiem, czy wytrzymacie do końca, więc kończymy. Dobra zabawa, omawiając kolejne głupoty tego odcinka, ale generalnie w skali Rings of Power na plus. Aż strach, że to powiedziałem. To wszystko z mojej strony, zapraszam na inne materiały na moim kanale, ale przede wszystkim jak zawsze, trzymajcie się ciepło i zdrowo. Do zobaczenia. Cześć.